Kropka gotowa. Witam w Arfie 2160. Kontynuacja misji. Przerwany przekaz, tak? Mamy zrobić zamieszanie w bazie D. LC znaczy. I skończyłem na tym, że przygotowywałem trochę sprzętu, nie? No tak. Zdrobne tylko jeszcze przypomnienie sobie zrobię, co ja tu mam. Mam tak. Gagariny z bronią energetyczną, dobre na piechotę. To są oblężnicze. Mam 4 rasputiny laserowe. To jest ten sam. A czemu ty mi go nie zaznaczasz? To jest inny? A, tak, bo ja testowałem napęd. Tak, już pamiętam. Napęd testowałem, więc to jest inny. Mam 2 rasputiny z flarą. I się przygłośniło. Ta muzyka mnie wykończy po prostu, no. Dobra. Tak, wykończy mnie to. W sensie nie wiem za bardzo, co miałbym w ogóle z tym zrobić, nie? Znaczy, no dobra, zostawię to może i huk, nie? I tyle. Po prostu nie będziemy, spróbujmy się do tego przyzwyczaić może, co? W każdym razie mam taką niezłą armię i widzę, że tempo zanim przyjadą to trochę potrwa. No cóż, no, karawana jedzie, nie? O kurde. No nic. Ja jeszcze chciałbym trochę amursków wyprodukować. To jest takie drogie? Dobra. Możliwe, że zrobię też trochę więcej tego. Tylko mogę to obrócić? Nie mogę. I później jeszcze amurski i lotnicze, nie? W sensie z tymi rakietami do niszczenia budynków takie. No, amurski. Ale na razie to powiedzmy, że... Myślę, że to jako tako wystarczy, co? O jeny. Pathfinding. O, jaka to jest tortura. What are you doing? Właśnie, tu powinien być otwarty teren, no właśnie, bo jak nie, to jest jakaś rzeź. Po prostu... O matko. Czemu takie korytarze, no? Kto wpadł na to? Dobra, mniejsza z tym. Nic na to nie poradzę. Trochę amursków zrobię, takich właśnie lekkich na początek. Ja, tu kierowca. Dobra. No tak, tu jeszcze mam trochę żelaza w każdym razie, metalu. Tutaj już sporo wydobyłem, ale jeszcze mam. No i woda trochę gorzej, aczkolwiek do jednostek potrzebuję no trochę więcej metalu niż wody. Tak, na przykład do rasputinów, do czołgów, więc myślę, że nie jest źle. Szkoda, że nie mogę drugiej bazy zrobić, jakieś takie położone nieco bliżej, nie? Tylko muszę, kurczę, popierdzielać taki kawał, nie? Ale tam trudno. Trudno, nie? Nic na to nie poradzę. Jest coś w ogóle, jakiś artefakt, coś, co mógłby Michael zebrać? Chyba nie bardzo. Znaczy, te amurski, one dostaną w pierdziel od broni przeciwlotniczej LC, ale przynajmniej są cholernie tanie, więc powiedzmy, że nie mam z tym takiego dużego problemu, nie? Są cholernie tanie. W związku z tym, że są... A się ty pierdzielasz, gościu? Aha, dobra, to jest... To jest Phobos, nie? Czyli taki już odpowiednik Mona chyba to jest, wiecie? W każdym razie, co chciałem powiedzieć. One są tanie, nawet jak straty poniosę, to mam to gdzieś, nie? Zrobię nowy. Te jednostki to taniochę. Dobra, i widzę, że rozwaliłem. Zaorałem, zniszczyłem, pozbyłem się jakieś inne określenia, jak ktokolwiek chce użyć. No więc... Zostało zrobić zadymę, nie? W tej ich bazie. Tylko jeżeli uda mi się to wszystko, jeszcze tą karawanę cholerną tam doprowadzić jakąś w jednym kawałku. Że nikt nie odpadnie po drodze, się nie zgubi i tak dalej. No niemniej jednak... O! Naprawdę? Wow, ale macie dużo sprzętu przeciwlotniczego. A czy tak, no... Wypadło nie najgorzej. Więc myślę, że dorobię więcej i będzie git, nie? Bronią energetyczną, turbonapęd, napęd regenerujący osłony. O, jene.
Czyli ten mi ograniczy szybkość do minimum, niestety. Ten. A jednak taka jednostka latająca, to przydałoby się, żeby była trochę szybsza, nie? Tak mi się wydaje, więc ja bym to zostawił. No dobra, więc jedziemy, nie? Karawana, dobra. Znaczy ja ogólnie uważam, że lepiej chyba takie wytrzymalsze jednostki zrobić i zamiast tempa, tylko po prostu, gdyby było trochę bliżej, nie? A tak to widzicie, co? Jak ja tu muszę po prostu... Ludzie... Please. Please. Ej, ja stąd mogę napierdzielać. Nice. Mogę ci zwrócić. Chyba jedno z 10.13. To okazja, byś udowodnił, że jesteś mężczyzną. Niestety, to nie ciebie. Okej, okay, przygłośniłem dialogi. Zniszcz bazę LC. Nie wiem, to jest na czas, czy nie w końcu. Tell me, please. Cześć. Poznaj Noir. Uwielbiam taką zabawę. Dobra, mniejsza z tym. No nie wiem, no tu mam taką drogę do przebycia cholerno, że po prostu... No sorry, ale nie bardzo mam co mogę zrobić tutaj, nie? Nie bardzo. Kurczę, blade. Co jest, no? No wiem, że was atakują, no. To jest bajzel po prostu, że żal dupę ściska. No dobra. Okej. Okay. Jest mnóstwo... The fuck is this? Co to jest? Ej, ale co? Z czym to one do mnie strzelają? O co tu chodzi? Ej, yo. Dobra, nie wiem, o co tu chodzi. Okej. Okay. Jakieś masz tutaj? Nie wiem. Trzymanie pozycji. O. Trzymaj pozycję właśnie. Zrobimy trochę tych rakietowych i będzie spokój, nie? No dobra, tu cię goni, okej. Okay. Tutaj też cię goni. Bernardzie, atakuj bazę, no. Siostro, chciałbym atakować bazę, ale... Excuse me? Co za burze jakieś tutaj kosmiczne, nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, ej. Co jest? Co jest? O co tu chodzi? Yo, co to za burza? Co jest? O co... Dobra, nie rozumiem tego kompletnie. O co tu chodzi? Tu się odwala. Jest jakaś broń, kurde, czy jak? To nie była broń elektryczna, nie? To było jakieś, mówię, jakieś burze, nie wiem. O, okej, okay. jest, dobra. Dobra, mniejsza z tym. Dawać tutaj ciężki sprzęt, szybko już. Tłuc. Dawaj. O nie, za... Ile was tam jest, do cholery? O kurde. Ten, no. Fobos. Fobos, ciężki sprzęt, to już trochę gorzej, nie? Czemu dostaje obrażenia jakieś z dupy? On miał broń energetyczną. Dobra, nie wiem co tu się dzieje. Ja nie ogarniam trochę, nie? Tutaj. Tego wszystkiego po prostu. Excuse me? Czemu ja mam kamuflaż? Dobra. Nie chcę pytać, nie chcę rozumieć. I jedziemy z tym koksem, wchodzimy tutaj z grubej rury. Dobra. Co ty, nie możesz jej strącić? O to co? Spokojnie, bracie, no. A, to jest ta bohaterka! Kurczę, blade, no oni najęli bohatera. Zobaczcie, to jest ta, nie wiem, Noa? Czy jak tam się zwała? Kurczę, blade, co to ma być?
Hellbike. O, oh, come on, no. Dobra, już po niej. Dobrze. Pozbyliśmy się mendy. Tutaj, proszę podejść. Atakować bazę. Atak! Atak! Dobra, weźcie to trochę na tył, nie? A wy tutaj do przodu. Czemu takie korytarze są wszędzie? Masakra. Trzymaj pozycję i strzelać. Po prostu. Jak boli, no. No nie bolałoby, gdybyś spuszczał w pierdziel konkretny, no. No, no, no o to chodzi. Raz Putiny sobie dobrze radzą, pięknie. Brawo. Brawo, brawo. Brawo. Okej, okay, zacznijcie strzelać w fortyfikację, co? O, matko. O, jaki to jest... No te korytarze to są... Zaraz, co ja, nie mam amunicji? O co tu chodzi? Nie zrobiłem budynku na amunicję, what? O, come on, come on, no. Utrata jednostki. Kurna mać. Gdzie? Dobra, muszę więcej zrobić, wiecie? Muszę więcej zrobić. Muszę zrobić więcej, bo tutaj są problemy, nie? No po prostu. Ja głupsi, zapomniałem o budynku do amunicji. No trudno. Nie, kurde. Dobra, muszę trzymać pozycję mi tu i nie wyjeżdżać. O. Dobra. Dobrze, dobrze jest. Okej. W każdym razie mogę już strzelać, tylko jeszcze nie mam amunicji. No, rozumiem. Dajmy tutaj. Okej, dobrze. Leci ta amunicja? No leci w końcu, dobra. No to cieszę się bardzo z tego powodu, że w końcu leci amunicja. Bo tu LC spamuje jednostkami po prostu, ile tylko się da. O, jest w końcu, dobrze, dobrze, dobrze sieka. Dajcie tym czołgom amunicję, ludzie, no. Okej, flary mam, mam flary. No, człowieku, piękne. Piękny. Dobrze, dobrze. Zniszczyć zapasy, wodę, wszystko. Odciąć ich. Dobrze nam idzie, nie? Teraz chyba. Tak przynajmniej mi się wydaje. A, no tak. Już mnie gonią tutaj. Dobra. No problem. Ale spamują tych jednostek TLC, ja pierniczę. Zobaczcie, to strasznie. Czyli tu widzę, że jak kogoś atakujesz, w tym wypadku właśnie LC, to musisz mieć od razu od cholery wojska, być gotowy normalnie, no, na nie wiadomo jaką jadkę, najlepiej bazę tuż obok zrób i spamuj, bo oni też będą spamować, ile tylko się da. Dobra. No, nie wiem jednak... No dobra, a jak każe zaatakować najniższy sektor? Aha, no to też będą od góry niszczyć, tak? Na to wychodzi, zobaczcie. No dobra, czyli wyjaśnione. Trzeba po kolei niszczyć wszystko, na to wychodzi. Nie da się inaczej, trudno. No i jak? Chyba nie najgorzej, nie? Mogło być gorzej. Dobra, flary działają, zobaczcie, piękne flary. Tutaj, o. Szczela. Dobra, nie do końca ci to wychodzi, ale jakoś tam szczela. I w period to brisz, no. Dobrze jest. Dobrze jest. Dawać, 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 niszczyć. Tutaj, tu szczelać. Go. Go. No, no, pokaż jak działa laser. Nawet, nawet. Co prawda te obrażenia jakoś tak wchodzą z opóźnieniem, to mnie wkurza nieco, ale poza tym to nie jest źle.
chyba oberwałeś. Jasne, że obrywasz. Tu. Mniej niż centrum naukowych. Okej. No... rzeź. Inaczej tego nie opiszę, nie? Mogę ten moduł atakować? Cieszę się, że LC używa takich słabych jednostek przeciwko mnie. Inaczej miałbym spory problem. No. Dobrze idzie. Dobrze idzie. Cieszę się z takiego obrotu spraw. Dobra. Wypadło dobrze chyba, nie? O, ja pierdolę. To jest jakaś zbrodnia wojenna, to jest po prostu. Witam, majorze. Przysyła mnie generał Taggart, by skontrolować dane znajdujące się na komputerach LC. Proszę bardzo. Czy ja pana nie znam, panie Han? Nie spotkaliśmy się przypadkiem w bazie Edenitów? Nic mi nie wiadomo o tych Edenitach. I myślę, że nie chcę wiedzieć. Okej, dobra, przyszedłem. Tu, Liu Han. Jakoś. Odnalazłem przekaz. W jakim jest stanie? Poważnie uszkodzony. Przesyłam go do pana. Co to jest? To jest ściśle tajne, majorze. Nie jest pan uprawniony do oglądania tego. Czy to znaczy, że moi ludzie zginęli, by mógł pan sobie pooglądać filmy akcji? Ten fragment przekazu może zachwiać całą dynastię, majorze. Pan żartuje. Jeszcze nadejdzie dzień, kiedy mi pan uwierzy, majorze. Wykonał pan dzisiaj kawał dobrej roboty. Żegnam. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. W niebie, nie w piekle. Okej. I teraz mam rebelię na Tytanie lub relikt. Obrona ośrodka naukowego na Io. No to chyba po kolei jedziemy, nie? Rebelia na Tytanie. Let's do this. Od eskorty więźnia z Camp 9 do kwatery głównej. Dobra. Niech będzie. Tytan. No bo zauważyłem coś, czego nie powinno być widać. To nasza największa kolonia wydobywcza. Camp 9. Tu wydobywamy surowce, które pozwalają nam prowadzić wojnę na Marsie. Tak, wiem. Pracują tu więźniowie polityczni i wygnańcy. Na przykład kilku moich kumpli, którzy mieli mniej szczęścia ode mnie. Stare przysłowie mówi, zbyt długi język obcina się razem z głową, która go nosi. Innymi słowy, bądź cicho. Zrozumiałeś? Tak jest. Masz odeskortować stąd ważnego więźnia. To szaleńc. Inni więźniowie nazywają go wiedzący. Kim on jest? Próbował wzniecić bunt na Tytanie. Masz go przesłuchać, a potem doprowadzić go do lądowiska i wsadzić do transportowca lecącego na Mars. Najwyższe dowództwo chce z nim rozmawiać. Podejrzewamy, że szpieguje dla LC. Okej. Możemy zaczynać. Michael, co ty tu masz? Pancerz przed bronią konwencjonalną, przed bronią chemiczną. Czego ty używasz? Używasz tego, no dobra. Karabinek. Mortimer ma bardzo duży zasięg, ale ma problemy z amunicją później. No dobra. Okej, okay, to jedziemy. Ta misja, o ile dobrze pamiętam, jest taka trochę specyficzna, w tym sensie, że praktycznie gramy przez większość czasu jedną jednostką, czyli Michaelem. RPG z krwi i kości. Więc musimy uważać. Będę sporo save'ował pewnie. No dobra, no jest sobie Tytan. Okej. Okay. Co tam słychać? Cóż to takiego? Mortimer.
kolejna wersja. Inny Mortimer. Chyba lepszy Mortimer, nie? O, człowieku. Chyba lepszy jest. Znaczy ten... A, wyższa szybkostrzelność. To teraz tak. Co, to niby ci tutaj? Major Michael Faulkner, służby specjalne. Przybyłem zabrać więźnia. Bardzo. Dowódca Camp 9. Gdzie jest ten powodny? Ja nie jestem. Mój syn. Jak się nazywasz? Nazywają mnie jedzącym. Gość z poprzedniej misji. Oburzał więźniów do punktu. Spowodował już kilka razy wybuch zamieszek, które musieliśmy stłumić siłą. Dynastia okłamała wszystkich swoich poddanych. Przywódcy i generałowie ukrywają przed nami prawdę. A od jak dawna pracujesz dla ojca? Nie pracuję dla nikogo, mój syn. Służę jedynie. Jestem tu, by poprowadzić ludzi do Edenu, świata wiecznego pokoju. Wystarczy tego fantazjowania. Zabrać go, nim roztrzaskam mu tą jego głowę. Na Marsie zmusimy go do mówienia. Obawiam się, że nie polecisz na Marsa, mój syn. Okej. Faulkner! Słyszysz mnie? Kolonii karnej wyrzutki zamieszki. Więźniowie przejęli tam 9. Systemy obronne zostały uaktywnione. Ciężkie walki. Wysadzili w powietrze lotnisko. Zakłócenie łączności. Ty dowodzisz, Faulkner. Zamknij wrota. Wsparcie przybędzie za 48 godzin. Przejmuję dowodzenie. Zamknąć wrota, uzbroić działa. Mur podostrzał. Okej. Tak, tu chyba nie mogę budować. Mogę tylko... O, nie znam gdzie, no w każdym razie będę musiał tutaj Falknerem kosić wszystkich, nie? Dobra, nie jest najgorzej. Więźniowie raczej nam, mur nam raczej nie rozbiją. Powinniśmy ich skasować zaraz. Niemniej jednak... Używaj działa na murach do obrony przed atakiem. Możesz się przemieszczać, znaczy będzie na działu kliknąć na mur, na którą będą klienta. Na przykład. Okej, okay, I understand, nie? Dobrze jest. Damy radę. Excuse me, ty nie możesz? Nie możesz. Przemytnicy. Jo, proszę otworzyć mi to. Jakie ja mam cele? Michael musi przeżyć. Aha, dobra. To niewiele. Okej. Dobra. No nie mogę tego rozwalić, bo... Bo kurczę blade. Uuu, trochę mi robią. A tutaj mogę? Nie, nie mogę. Dobra, zastanówmy się przez chwilę. Gdybym mógł, kurczę blade, jakiś inny pancerz, coś mam? Mogę użyć Mortimera tego. O dużym zasięgu. Na rozkaz. Okay. Dobra. Jestem pod ostrzałem. Ja to czekam. No tutaj nic nie mogę zrobić, no. I'm sorry. What? Dobra, czy używam miotacza ognia w tej chwili? I po kilku strzałach skasowałem ich. Dobra, nie mam pytań. Excuse me, co to za opóźnienia, no? Jasne.
to ma być, nie? Co to za opóźnienia? Mało mordy, mało. Pod ostrzałem. Cel namierzony. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Patrzcie, co to ma być z tymi obrażeniami? No ludzie, no, come on. Kurczę, blade, no. Please, please. Dobra, dawaj tu. Musimy się pozbyć ich, come on. Bo działo nie może strzelać, oj i dupa. Co to za... Co to ma być po prostu, no. Ja mam nadzieję tylko, że go nie załatwią, no. Będziesz musiał się przeczołgać. Dobra, czołgaj się, już miał dużo odporność. Kurde. Okej, mały zasięg masz strasznie tu tą bronią, ale duża szybkostrzelność i całkiem nieźle strzela. Dobra, już? Come on, no jak tu blisko. Czemu ty automatycznie zmienia broni? Nie zmienia mi broni z automatu. Dobra. Już się robi. Okej. Teraz go spal. Co teraz? Raczej nie dostaną się do środka, ale my nie utrzymamy się przez dwa dni. Dlaczego zamieszki wybuchły akurat teraz? To przez wiedzącego. Więźniowie stali się bardzo nerwowi, gdy zabraliśmy go z celi. A teraz ty przyleciałeś, by go zabrać. Rozruchy wybuchły przez nas. Wystarczy pozbyć się przyczyny i po sprawie. Macie tu jakiś transporter? Tylko jeden, na lądowisku. Nie mamy wyboru, musimy go wziąć. Ale jak? Po okolicy biegają setki uzbrojonych więźniów. Pluton nie da rady, ale pojedyncza osoba może się przedrzeć na lądowisko. Musi to być ktoś świetnie wyszkolony, ktoś, kto zna ten teren. Wygląda na to, że będę to ja. Zna pan ten teren, majorze? Tak, spędziłem tu kiedyś 6 miesięcy. Wiem, że przechowujecie ładunki w składzie na północ stąd. Znam też skróty, którymi przemyca się alkohol. Dam sobie radę. Zadziwia mnie pan, panie majorze. Sam się dziwię. Koniec gadania. Zaczyna się ściemniać. Czas ruszyć. Właśnie ranek jest. No dobra. Tak jest. Którym przemyca się alkohol? Ożysz, ty! Ja to tylko kontrabandę Michael tu nielegalną kręcił. No dobra. No nic, no to jest moment, w którym będziemy expić, nie? I to ostro. Tak, this is the moment. Kiedy expimy, bracie. Tak jest. Cel namierzony. Kurde. Come on. What? Na rozkaz. O, no to jest ten moment, kiedy expimy. Wiecie, jak on kucnie, jak on się położy na ziemi, zacznie się czołgać, to widzę, że dostaje naprawdę zabójczej odporności na obrażenia. Czyli po prostu, no taki RPG trochę będzie ta misja, no. Musimy uważać po prostu, o, i mądrze to robić, tak? Ale przynajmniej powinienem dużo doświadczenia zdobyć, nawet bym się nie zdziwił, gdybym wbił Michaelem jakiś tam prawie maksymalny poziom, nie? Przynajmniej tyle dobrego. Dobra, więc zaczynamy. Come on. Przebij się do lądowiska, sprawdź pomoc, odszukaj ładunki. Dobra, to spokojnie będziemy oczyszczać mapę i tak dalej. To widzę, taka będzie misja trochę bardziej taka spokojnawa, nie? Przemytnicy się czołgają. Albo ślizgają po podłodze, to tak to po powierzchni. Jak kto woli to określać. Dobra. Strzelaj. Trafili mnie. Spokojnie. No jest tam ich trochę. Rozumiałem. Okej. Dawaj. Już, już. Ale mam apteczek. Też jakiś plus. Okej. Tak jest. Dobra, teraz zobacz. Co? Teraz będą mnie atakować co jakiś czas? W każdym razie, co chciałem powiedzieć, że mogę wykorzystać niezły arsenał, który mam, no nie? Na przykład zasięg. O. Widzicie? Na przykład...
A może jednak nie. Kurde. Kurde, mol. Dobra, dawaj. Podejdź tu. I teraz czołgamy się. Dawaj, dawaj, dawaj. Kilku gostków tutaj lata, zaraz ich wystrzelasz i będzie git. Dobra. Najpierw tutaj. Jak go nie załatwisz, to najwyżej zniszczysz ten bunkier. O, dobra. Cel namierzony. Ale będziesz miał doświadczenia, ja pierniczę. Okej. Dobra. Ostrożnie. O kurde. Dobra. Kłaść się, gleba i damy radę. No mówiłem, że damy radę. Tylko gleba, nie? To musi być gleba. Pamiętajcie o glebie. Dobrze. Gleba, jesteś niezniszczalny po prostu. Przyjąłem. This shit is broken. Tutaj jest broken po prostu. Raz się żyje. Się czołgam, nie można mnie zabić po prostu. Cel namierzony. Dobra. Zdejmij wszystkich. Jasne. O właśnie. Pięknie. Okej. Naprzód. Sprawdźmy tutaj. Wiem, że mam iść na północ, ale... To wieżyczka? Chyba wieżyczka. Przyjąłem. I im bardziej naekspimy Michaela, tym będzie lepiej w kolejnych misjach. Jeszcze jakby się znalazł jakiś taki w miarę... Za dynastię. Uniwersalny pancerz. O, to przyjąłem. Chciałem powiedzieć, gdyby się znalazł jakiś taki uniwersalny, dający trochę obrony przed wszystkim. No, to już by było. Przyjąłem. Śmierć i zniszczenie. Jednoosobowa armia. Okej. Wróg w polu widzenia. Jestem pod ostrzałem. Okej. O! Dobra, jednego to tam, no. Wygolimy. Rozumiem. Jakieś... Okej. Dymy. Ładunki wybuchowe już mamy. Tylko nie tędy. Jest, nie tędy. Rozumiałem. Dobra, mieszę z tym. No dobrze. Nie ma tu nikogo? Okej. Ale tu jest tych ładunków, możesz ty. Przyjąłem. Miny. Zrozumiałem. Co, nie ma tu nikogo? A, są, wiecie. Oczywiście, dobra. Okej, no to... No i są, tak jak przypuszczałem. Nic mnie tak nie... Już się robi kilka punktów ładunków chemicznych. Nie wiem, czy mam wszystkie brać, mogę w ogóle? Też można je wykorzystać. Już się robi. A nie, ja mam ograniczony ekwipunek. Dobra, to nie biorę wszystkiego jednak. Już się robi. Znaczy to mało zajmuje w sumie, ale... Tak myślałem. Tak jest. Dobra, ładunki to się może jednak przydadzą, bo jeszcze są te wieżyczki. Okej. Drogę. Dobra. Jedziemy. Przebij się do lądowiska i sprowadź pomoc. Nie pamiętam, czy przypadkiem tutaj nie było tak, że dostanę jakiś sprzęt, ale równie dobrze mógłbym sobie samemu to pofarmić, więc nie wiem, czy się nie skuszę na opcję numer 2. Czyli farmienie w pojedynkę. Już, już. Naprzód. Oho. Są tutaj. Sporo ich. Dobra, no to zaraz gleba i włączamy nieśmiertelność. Jedziemy. Zrozumiałem. Tak jest. Proszę bardzo, nieśmiertelność. Cel namierzony. I dajesz. Żeby się do lądowiska. Nie będzie takie proste. Załatwię.
Już się robi. O, o to chodziło. Dobrze. To mogę sprawdzić i zobaczyć, ile masz doświadczenia. No dobra, jeszcze 9. 9 wrogich jednostek i mamy kolejny poziom. Przyjąłem. Ktoś tu jest? A, są. Tak jest. Oczywiście. O tak. Siedzą w bunkrach znowu. Kogo ja widzę? Na rozkaz. Załatwię was granie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Drogę. Już pora. Na rozkaz. Tak. Okej. Okay. Dawaj. Nieśmiertelność. Już się robi. Jasne. To się odwala. Co? Taka ciekawa misja to będzie, że będziemy właśnie głównie tutaj Michaelem popylali, wszystkich kasowali. A się zremowało. Okej. Dobra, dajesz. Drogę. Zrozumiałem. Naprzód. No pięknie. Czy to są jakieś szanse po prostu, że tak powiem, na trafienie? Już się robi. Dobra, ja mam w sumie pancerz energetyczny, to mało mi robił. Kogo ja widzę? Jasne. Załatwione. Dawaj, dawaj, dawaj. Załatwię was granie. Dużo ich tu. Dużo, dużo, dużo. Okej, okay, kolejny poziom, proszę bardzo. 1150 HP. Jasne. Kurczę, blade boss. Tak jest. Boss jak nic. Wystrzelają nas! Zrozumiałe. Przyjąłem. Dajesz. Przyjąłem. Drogę. Jeszcze gdzieś są? Rozumiałem. Na rozkaz. Przyjechał. No pusto już jest dość. Kryć się! No dobrze. Tu będzie wystrzela. Stąd? A, tutaj. Siedzi dwóch gadków w tym bunkrze. Teraz ich nie będzie. No, Michael prawie rozwalił ten bunkier. HP się zaraz zregeneruje, będzie dobrze. Zrozumiałem. Tylko mieć oczy dookoła głowy. O, więcej apteczek. Proszę państwa. Już po was. Jestem pod ostrzałem. Drogę. Tak jest. Jeszcze ten soundtrack jest rozbugowany, widzę. Raczej słyszę. Okej. Dobrze. A, troszeczkę bugi. Już, już. Są, ale to nic. Załatwię go. Przyjąłem. No, tutaj ładnie trafiłeś, udało ci się. Drogę. O tak. Przyjąłem. Dobra. Jasne. Teraz tych. Tak jest. Dawaj, 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 dawaj. Zrozumiałem. O, jeszcze sobie jedzie Gagarin, którego też rozwalimy bez większych problemów. Włożysz ty. A, on nas mija. Dobra. Przyjąłem. A nie, a jednak idziecie tutaj. Tak myślałem.
tak. Już po was. Tak jest. No nieźle. Naprzód. Załatwię was, granie. Dawaj, dawaj, dawaj. Chcę iść w stronę lądowiska. Już. Tylko jeszcze wyczyszczę tych kilku. 180. Okay. Expa. Kogo ja widzę? Tak myślałem. Załatwię go. Już, już. Mhm. Co tu się odwala? Mało brakowało. Co jest? Załatwiony. Okej. Ruszasz do lądowiska. Za dynastię! Rozumiem. Drogę. Masakra. Na rozkaz. Bunt na Tytanie, tak? Bunt na Tytanie. Tak jest. To jest wieżyczka przeciwlotnicza, tak w ogóle? Załatwię was, granie. Nieźle tłucze. Dobry ten karabinek. Naprawdę dobry sprzęt. Niezła szybkostrzelność, zasięg też taki w miarę. Obrażenia. Bardzo dobra broń. Naprzód. Podoba mi się. Do diabła. Na rozwierze obrony przeciwlotniczej mogą sprawić kłopoty. Przyjąłem. Transporter nie przedostanie się z lądowiska. Muszę się nimi zająć, zanim wystartuję i sprawdzić, czy nie ma ich więcej w okolicy. Tutaj przydadzą się ładunki wybuchowe. Niekoniecznie. Teraz tak się zastanawiam, czy nie zwaliłem trochę. No bo zniszczyłem tą wieżę i tu mi się pali wciąż, bo zniszczyłem ją zanim zaczął gadać o tym. I ciekawe, czy teraz ta się nie będzie... O właśnie, kurde, chyba zwaliłem, wiecie. Naprzód. Chyba zwaliłem. Kurna mać. O jen, dużo do tyłu jestem. 3 minuty. Ale dobra, widzę chyba po czasie, że będziemy i tak odcinek kończyć. Dojdę do tego momentu, odpalę dialog i wtedy, bo ona mi się wciąż jarzy, ta wieża tutaj, a ewidentnie ją zniszczyłem. Więc chyba zwaliłem. Jakieś takie drobne błędy widzę, ta gierka jednak ma. A to soundtrack się tam trochę przycina, kurczę, a to to, że wykonałem questa, a wciąż go mam na mapie, o tu. Dobra, no, to będziemy kontynuować od tego momentu, nie? Czyli będziemy musieli oczyścić tę obronę przeciwlotniczą naokoło lądowiska, tutaj sobie pochodzić, poniszczyć wszystko, co się tylko da. I zobaczymy. I coś czuję, że jeszcze coś będzie, tak obstawiam. Może trzeba będzie wyeliminować resztę tych rebeliantów, albo sobie po prostu pochodzimy i poniszczymy wszystkich, żeby podekspić Michaela, żeby miał wyższy poziom i może jakiś ekwipunek znajdziemy, nie? Zwiedzimy sobie tą mapkę, no, bo tu widzę, że... O! Że jeszcze jest sporo rzeczy, nie? Do zwiedzenia, więc sobie pochodzimy, dobra? Taka misja a la RPGowa. No, w każdym razie, to by było na tyle w tym odcinku. Będę się z wami żegnał i do następnego.